Cześć. Druga kolejka Plusligi za nami. Działo się sporo. Na pewno sporą niespodziankę sprawiły Katowice, wygrywając do zera z Rzeszowem. Dlatego postanowiłem odkurzyć nieco swoją szafę, zajrzeć do niej. A założyłem na nagranie gdzieś taką koszulkę, bo mam taką z sezonu 15-16, jeszcze Dawida Konarskiego, replikę. Ale do tego meczu przejdziemy później. Lecimy po kolei, chronologicznie. W piątek zaczęło się wszystko od meczu Jastrzębia z Nysą. Co do moich typów przedkolejkowych, to trafiłem 6-7 zwycięzców. No tutaj Katowice sprawiły duszego psikusa i 4 na 7 dokładnych wyników, więc myślę, że to nie jest taki zły wynik, całkiem przyzwoity. Ale będziemy dążyć, żeby w końcu nastała taka kolejka, że trafię wszystko. Może to się nie nastać w tym sezonie, ale kiedyś się powinno wydarzyć. Jastrzębie pewnie wygrywa ten mecz 3 do 0. Do połowy pierwszego seta jeszcze szło to w miarę równo. Potem już nastąpił całkowity odjazd. Zdominowali grę na siatce, bo aż 14 punktowych bloków w trzech setach to jest fantastyczny wynik. A w Nysie potwierdza się to, że tam nie ma mocy ofensywnej na lewym skrzydle, tak? Pęczew atakował 30 razy, co w ogóle nie powinno mieć miejsca w dystrybucji, że taki zawodnik atakuje średnio 10 piłek w secie. Skończył na 36%, co przy tym wolumenie i jak na jego możliwości ofensywne nie jest wcale aż takim złym wynikiem. Słabo na razie prezentuje się Kamil Kwasowski po przejściu z Katowic do Nysy. Bentara był łapany tym wyblokiem przez środkowych dochodzących Gładyra i Wiśniewskiego. Mbaye skończył na 0% w ataku, co jak na środkowego też, to jest jakiś ewenement 0 na 7, gdzie teoretycznie przecież środkowi powinni mieć najłatwiej, bo atakują na pojedynczym bloku. Także no, jest spory problem ofensywny w Nysie. Całkiem nieźle przyjmowali w tym meczu, ale to się w ogóle nie przełożyło na atak. A w Jastrzębiu, tak jak pisałem na Twitterze, fantastycznie zagrał Trevor Klewno. Ma taką miękką rękę, miękki nadgarstek. Atakuje po tej miękkiej części bloku, nie ściąga piłki. Jest bardzo trudny do zatrzymania. Z ciężkich piłek też inteligentnie nabija piłkę na blok, daje ją do powtórzenia, nie podpala się. Bardzo ciężko jest go zablokować. Forno zaczął ten mecz średnio, ale im dłużej on trwał, tym Tomek grał lepiej. Mało piłek atakował, można powiedzieć mocno. Sporo było też w jego wykonaniu gry technicznej. Wciąż jest pod grą Jurek Gładyr. Tak ofensywnie jeszcze chyba z Benem Toniutkim się nie do końca dobrze rozumieją. Aczkolwiek no, 3 bloki zaliczył, więc to jest dobry wynik. No i co do Boye, obiektywnie patrząc, bo część z Was może myśleć, że jestem subiektywny, bo go nie lubię. To prawda, że go nie lubię, ale obiektywnie patrząc w ataku, no póki co prezentuje się średnio, tłucze przed siebie, bez kierunku. 43% skuteczności to nie jest taki zły wynik, ale już 24% efektywności, no to jest źle. Ale co mu trzeba oddać? Bardzo dobrze gra w bloku. Przez tą swoją skoczność, czasami jest wręcz, jego ręce w bloku są wyżej niż piłka do atakującego w ataku. Ciężko jest przez niego przejść, bo jeszcze wkłada głęboko te ręce. Nie da się go tak prosto obić, ale też trzeba przyznać, że ja to wręcz, gdy widzę, że on zabiera się za piłkę sytuacyjną, że będzie ją wystawiał, to aż zdrowaś Mario Ojcze Nasz odmawiam, bo naprawdę technicznie, jeśli chodzi o wystawę z pola, no to albo piłki przeciąga dużo za antenkę, albo ich nie dociąga, co jest najlepsza opcją z tych wszystkich, żeby je nie dociągnąć, bo wtedy i Klewno, i Forner mogą sobie ściąć nabieg do ataku i tą piłkę mieć przed sobą, ale też zdarzyło mu się wiele razy wystawić na drugą stronę. No i tyle. No. Pełna dominacja Jastrzębia przez 2,5 seta. Różnica klas. Widać, że te zespoły są na różnych przeciwległych biegunach. Drugi piątkowy mecz to zwycięstwo Projektu Warszawa na Torwarze 3-1 z Kuprum Lubin. To, co rzuca się w oczy, to no, kolejny sezon. Zespół Andrzeja Anastazjego jest fantastyczny w bloku. 16 punktowych bloków, 15 wybloków, to jest naprawdę genialny wynik. 6 bloków samego Piotra Nowakowskiego, który od Mistrzostw Europy jest w gazie niesamowitym. Do tego 7 na 11 w ataku. No tutaj od drugiego seta, trzeciego, przepraszam, grał Trinidad, więc nastąpiła zmiana tutaj. To, co też rzuca się w oczy, to jest mało jest gry przy Igorze Grobelnym.
dużo przyjmuje, no bo jest w miarę logiczne, że w niego zagrywają, ale dostał zaledwie 13 piłek, gdzie obaj środkowie atakowali 11. Więc to jest troszkę zaskakujące, no ale Kwolek też zagrał bardzo dobry mecz kolejny. 47% efektywności w ataku, no to jest genialny wynik jak na przyjmującego. Po stronie Kuprum na pewno kolejny, drugi już dobry mecz z mocnym rywalem Remigiusza Kapicy. To może się podobać, że ten młody zawodnik dostaje szansę jeszcze pod nieobecność Wenta. Na pewno brakuje Lubinowi nieco mocy na lewym skrzydle. Dlatego myślę, że jak na błogosławieństwo czekają na Gierżota, który wiemy, że jeszcze przez 3-4 tygodnie będzie wyłączony z treningów. Trzeba będzie mu dać trochę czasu, żeby doszedł do formy. Dużo jest grania Marcinem Walińskim, który jednak wiemy, że to jest gracz raczej techniczny niż siłowy. I na ten blok warszawski to się nie sprawdziło w tym meczu. Choć trzeba przyznać, że nie zagrał wcale tak źle Marcin Waliński. Podciągnął się na pewno też Wojtek Ferenc. Dużo lepiej no, na siatce, tak jak już mówiłem, w bloku radził sobie zespół projektu i to przeważyło. Choć blisko było tiebreaka, bo Kuprum miało piłki setowe na doprowadzenie do tiebreaka, ale projekt pewnie grał na side-aucie a gdy trzeba było bronić kontrę, to ją bronił. Kwolek kończył. No i zasłużone 3 punkty projektu. W sobotę rozpoczęliśmy meczem w Radomiu, gdzie Zaksa, no trzeba powiedzieć wprost, przejechała się po gospodarzach z Czarnych. Kolejny mecz, gdzie Radom gra u siebie, gdzie ta zagrywka powinna być ich atutem, a tymczasem przyjeżdża zespół. Biorę poprawkę na to, że to jest kolejny zespół z czołówki, no bo jednak projekt i Zaksa mają się bić o medale w tym sezonie. Ale Radom jest rozbijany zagrywką. 9 asów serwisowych Kędzierzyna w 3 setach. Bardzo dobry wynik. Zaledwie 36% przyjęcia czarnych. Nikt w zasadzie w elemencie przyjęcia nie wypadł pozytywnie. W ataku też przewaga Zaksy była gigantyczna, bo skończyli mecz z wyższą efektywnością niż Radom skutecznością. Więc wynik jest odzwierciedla idealnie to, co się działo na meczu. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo dobrze Kędzierzyn wkomponował się Marcin Janusz, ma lepszą zagrywkę od Toniutiego, ma lepszy blok, a na rozegraniu póki co nie widać aż tak tej różnicy. Oczywiście też biorę poprawkę, że Zaksa grała najpierw z Nysą, potem z Lubinem, ale naprawdę to, co się dzieje, może napawać optymizmem po stronie Kędzierzyna. Podciągnął się Olek Śliwka, zagrał dużo lepszy mecz, nieco słabiej Kamil Semeniuk, ale współpraca Janusza ze środkowymi, no środkowi skończyli 12 z 15 ataków, czyli 80%, bardzo dobry wynik. Nie dali się ani razu zablokować, nie popełnili żadnego błędu, więc tutaj współpraca na tej linii układa się bardzo dobrze. Troszkę Łukasz Kaczmarek miał kilka błędów bezpośrednich, ale mieli taki komfort gry kędzierzynianie, że nie zaważyło to na wyniku. Po stronie Radomia, no Gąsior zmienił Farynę, który zagrał bardzo słaby mecz, bo nie skończył żadnej piłki na 6, które miał w pierwszym secie. Gąsior ponownie, jak w poprzednim sezonie, dał dobrą zmianę, ale na tym lewym skrzydle Berger nawet nieźle sobie poradził w ataku. Ademar też sobie nieźle poradził w ataku, ale bardzo źle, tak jak podkreślałem już wcześniej, grali w przyjęciu. Rusin tym razem nie dał aż tyle ofensywnie, zagrał 3 asy serwisowe z 4 całego zespołu, gdy wszedł na zmianę za Bergera. No ale Radom ma problem. Teraz też będą grali z Resowią w 3. kolejce, więc chociaż oba zespoły są teraz po porażkach w tej kolejce, ale jednak no, faworytem wiemy, kto będzie. Można powiedzieć czarne chmury nad czarnymi. Chciałbym, żeby ten zespół się odbudował, ale mają i ciężki terminarz i na razie ta gra się kompletnie nie układa. Jestem ciekawy, co tu się będzie działo. Też wypada, wiemy teraz Parkinson, więc jest duża wyrwa na środku. No, nieciekawie się dzieje w Radomiu, a po przeciwległej stronie jest Kędzierzyn, który nie stracił jeszcze seta w 2 meczach. No i przechodzimy do największej niespodzianki póki co całego sezonu, czyli aż 2 kolejek w Plus Lidze. Gieksa bez straty seta wygrywa z Resowią u siebie.
dzień, nawet nie konia, tylko całej stadniny miał Jakub Jarosz. Sama Gieksa zdobyła 50 punktów, 25 oddała im Resowia, a Jakub Jarosz zdobył 27, więc ponad połowę punktów swojego zespołu zdobył sam. Raz dał się zablokować, 62% w ataku, 59% efektywności. Szapoba, panie Jakubie. Ratio plus 23, wow. I tak naprawdę Majka ma, nie miał co kombinować, miał takiego gościa, wykorzystał go w pełni, za co brawa, prosta gra przyniosła duży skutek. Też podobał się ponownie Kuba Szymański, który dostał co prawda mało piłek, ale grał na wysokiej skuteczności. Fantastycznie przyjmował Bartosz Mariański, który wiemy, że przez ostatnie dwa sezony w Rzeszowie grał w obronie, a tutaj 83% przyjęcia pozytywnego, genialny wynik. No znów się nie podobał Quiroga, zagrał słaby mecz, ale przy takim Kubie Jaroszu wszystko jest, można powiedzieć, dozwolone i można grać słabo, jeśli ma się takiego zawodnika po drugiej stronie antenki. A po stronie Rzeszowa nie ma zgrania jeszcze na linii Fabian Sandero przede wszystkim. Choć mam w głowie taką jedną akcję, że na krótkim rogu zagraną i tam akurat to ładnie wyglądało, że Fabian dał szybką piłkę bardzo, taką krótką, bo miał 2 metry od lewej antenki przyjęcie. Dero poszedł w tempie, złapał na swoim zasięgu do ciasnego skosu. To akurat wyszło bardzo ładnie. Ale tak, zastanawiające jest 100% w ataku Kochanowskiego i dostał tylko 5 piłek. Skoro skończył 5, powinien dostać ich troszeczkę więcej, moim zdaniem. Nawet gdzieś można było próbować pchać się z niekoniecznie dobrego przyjęcia do niego. Też problemem na pewno było to, że Szerszeń, który wszedł w trakcie, nie zaczynał meczu w szóstce, dostaje nagle najwięcej piłek. W miarę przyzwyczaił sobie poradził, bo 42% w ataku, jak na zawodnika można powiedzieć takiego rozchwianego póki co, bo wiemy, że Szerszeń jest po kontuzjach w zeszłym sezonie, teraz wszedł z ławki. No ale nie powinno być tak, że nagle zawodnik wchodzący jest twoją pierwszą opcją w ataku. Potem też wiemy, trener Giuliani zaszachował, bo najpierw dał Derona, a tak potem Cebula. Maciek Muzaj, kolejny mecz fatalny. Ciężko powiedzieć, no tutaj i ściąga piłkę i myli się, gdy chce za bardzo pójść do ciasnego skosu. Jest problem w Rzeszowie. 15 zepsutych zagrywek to jest zdecydowanie za dużo, jeśli chodzi o trzysetowy mecz. Teraz mają Radom u siebie, więc no, nie widzę tutaj innej możliwości dla nich niż odbudowanie się, ale ten mecz z Olsztynem tak zamazał nam ten obraz, bo już myśleliśmy, o, wielki Rzeszów 3-0 z Olsztynem, a tutaj jednak 0-3 z Katowicami, ale jeszcze też nie ma wyciągać co zbyt daleko idących wniosków. Na razie kadrowicze, którzy tak naprawdę dopiero co zjechali, są w średniej formie. Trzeba poczekać, dać im troszkę więcej czasu, aczkolwiek jak teraz potracą punkty, to potem może być ciężko je ponadrabiać w dalszej części sezonu. No jeszcze raz wielkie brawa dla Gieksy i przede wszystkim Kuby Jarosza, no, który zagrał kapitalny mecz i z większością zespołów w tej lidze grając tak, myślę, że Jarski sam by sobie poradził. Tak pół żartem, pół serio. Sobotę skończyliśmy moim zdaniem zaskakująco łatwym zwycięstwem Suwałk nad Lublinem. Spodziewałem się, że Lublin ugra chociaż tego seta, ale Suwałki były genialnie dysponowane ofensywnie. Naprawdę fantastyczny mecz całego zespołu. 56% efektywności do 42% skuteczności Lublina i po prostu wynik nie mógł być inny, patrząc na te statystyki. Tuaniga, co by się nie dotknął, gdzie by nie dał, to miał praktycznie pewny punkt. Na środku 14 na 15 skuteczność środkowych, 93%. Jeszcze trzeba dodać, że z Takwałem to nie są takie typowe krótkie, tylko to są metry grane. Naprawdę ta piłka jest bardzo wysoko wystawiana. Takwam idzie nieco wolniej na tą piłkę, ale atakuje na takim zasięgu, że jest go bardzo ciężko złapać. Skrzydła do tego, Buchowski 50% w ataku, najsłabszy można powiedzieć zawodnik na boisku po stronie Suwałk, ale on wiemy ma inne zadania, na przyjmować i bronić, a duet Łukasik-Bołądź, który już bardzo dobrze pokazał się w zawierciu, 61% Bartłomija Bołądzia, 77% Łukasika. Tuaniga miał taki komfort, że jeszcze dodatkowo te piłki były szybkie,
gubiące nieco ten blok. No po prostu fantastyczny mecz. Myślę, że to był najlepszy mecz Suwałk, jaki widziałem od wejścia ich do Plus Ligi. Może jeszcze z wyjątkiem grali chyba sezon czy dwa sezony temu, przepraszam, dwa sezony temu, gdy był Szerszeń i Klinkenberg, zagrali też fantastyczny mecz, ten duet ze Skrą Bełchatów u siebie, gdzie wygrali 3-1, ale na pewno to był jeden z lepszych meczów Suwałk od wejścia do Plus Ligi. Po stronie Lublina, no dużo gry przy Filipiaku, który póki co jest na razie w średniej dyspozycji. Widać, że ten cały sezon stania praktycznie w Bełchatowie jest jeszcze za nim. Nie ma takiego rytmu swojego gry. Podciągnęli się lewoskrzydłowi, bo lepiej zagrali i Katyć i Wachnik w ataku, ale były też próby ratowania wyniku Wojciechem Włodarczykiem, ale nie przyniosły one skutku. W złej formie jest Janek Nowakowski, bo nie blokuje, w ataku zaledwie 20%, więc też on, pamiętajmy, że jest w zasadzie po całym sezonie stania w kwadracie w Katowicach. No ma problem Lublin, bo teraz wiemy, przyszedł Igor Gniecki, więc będzie przynajmniej drugi rozgrywający do treningu, ale to jest młody zawodnik, on też będzie na pewno potrzebował trochę czasu, żeby przeskoczyć z tej juniorskiej do seniorskiej siatkówki. No trzeba czekać na łatwiejszych rywali dla Lublina i na pełen powrót do formy Wojtka Włodarczyka i wtedy zobaczymy, to prowadziła twarz zespołu. Dla mnie lekkim usprawiedliwieniem są ich kłopoty, które mieli do tej pory. No i mieli też ciężkiego rywala na starcie w Jastrzębie, ale tutaj z Lublinem, przepraszam, z Suwałkami liczyłem, że nieco więcej pokażą, ale no trafili na taki dzień Suwałk, że praktycznie kto by nie stał po drugiej stronie, to prawdopodobnie wyjechałby z Suwałk na tarczy tego dnia. I przechodzimy do niedzieli, gdzie były dwa, w mojej opinii, bardzo ciekawe mecze. Bardzo dobrze się je oglądało. Były emocjonujące, było w nich dużo jakości. Zwłaszcza, że patrząc, że to dopiero druga kolejka. W Gdańsku Zawiercie wyjeżdża z kompletem punktów w meczu, z meczu z Treflem. I tak jak pisałem na Twitterze, świetnie wszedł na boisko Tavares. Bo pamiętajmy, po pierwszym secie w ogóle Kawana tam i parę razy, jak już Kovacevic nie był w stanie nic zrobić z tych piłek, znaczy, że były naprawdę tragiczne te piłki. Raz pamiętamy, nie spotkał się z Kontem, w ogóle przerzucił piłkę nad nim, Konte poszedł minimalnie na zawężoną piłkę, ale nawet gdyby poszedł normalnie, to i tak myślę, że miałby ogromny problem z przybiciem tej piłki. Pamiętamy, no Uroś miał 33% po pierwszym secie, a skończył na 55%, no więc Tavares kolejny, drugi mecz daje świetną zmianę. Uprościł grę, bo grał głównie Conte, grał głównie przede wszystkim oczywiście Kovacevicem. Z Konara zrobił jedynie dodatek. Nie było dużo tego środka. To też trzeba zmienić. Bardzo dobra zmiana Wiktora Reissnera, który odmienił praktycznie trzeciego seta. Skończył 3 z 3 piłek, 2 bloki dołożył. Także okazały debiut w plus lidze tego środkowego, z którym przez chwilę byłem w jednym zespole. To tak się nadmienię tylko jako taką ciekawostkę. No Conte też był w ciemnej części ciała, można powiedzieć, po pierwszym secie z Kawaną, ale przy Tavaresu atakował daleko, łapał końcówki palców na te wybloki, tam nie ustawiał się Gdańsk na to w obronie. W Treflu na pewno wielkie gratulacje, można powiedzieć, dla Mateusza Miki, który zagrał, było przy nim bardzo dużo gry, miał bardzo intensywny mecz, przyjmował 41 razy, nie popełnił ani jednego błędu. Na ponad 50% przyjęcia pozytywnego, bardzo dobry występ w tym elemencie. W ataku też był obciążony, bo dostał 35 piłek, a pamiętamy, że przecież Mikuś jest po zerwaniu więzadeł. 54% skuteczności w ataku, ich pojedynek z Kovacevicem, można powiedzieć, był ozdobą tego spotkania. Tutaj kiweczki, techniczne obitki, bardzo dobrze to wyglądało. Problem jest na pewno z prawym skrzydłem, bo Sasak zaczął ten mecz, ale zaczął źle, potem się troszeczkę podciągnął i gdy się podciągnął, to wszedł Mariusz Wlazły, który też nie zagrał jakoś bardzo źle, ale sporo się mylił. Lipiński jest w takiej jeszcze średniej dyspozycji. Pamiętamy, w tym pierwszym meczu nie grał, teraz zagrał, ale nie był to ten Lipiński, jakiego znamy. Był łapany wyblokami przez zespół z Zawiercia. I tutaj też jest olbrzymia przewaga. 15 wybloków Warty i tylko 7 Trefla. Do tego 12-8 w bloku na rzecz Zawiercia i to też było bardzo ważne. No i oczywiście Urosz, który no
Nie powiem, z czym powinno się go w dłoni oglądać, ale powinno się go z tym właśnie oglądać. Genialny mecz, kolejny, drugi już. Nie pamiętam, żeby jakaś gwiazda tak weszła do Plus Ligi, jak zrobił to Urosz. Kto ma go wygrać Plus Ligę? Jeszcze na kapitanie to jest w czubie tabeli. I kolejny mecz, gdzie brudną siatkówką zdobywa punkty. Mało atakuje mocno, kiwa, obija. Miks sprytu, inteligencji, techniki. Genialny zawodnik. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem jego gry. Na pewno zdarzą mu się takie mecze, gdzie te sztuczki przestaną działać, ale póki co jest motorem napędowym Zawiercie, po to go ściągnęli. Co tu więcej mówić? No, Zawiercie jest na ten moment zespołem lepszym, troszeczkę więcej się spodziewałem po treflu, ale zasłużenie z 3 punktami do siebie wraca Warta. Kolejkę skończyliśmy w Bełchatowie, gdzie ostrzyłem sobie bardzo zęby na ten mecz. Uważałem, że będzie on najlepszym, ale najlepszym nie był, bo najlepszy był moim zdaniem w Gdańsku, przepraszam. Pierwsze 2 sety, można powiedzieć, 2 sztabki dla Skry, potem 2 sztabki dla Karola Butryna, a nawet niekoniecznie dla Olsztyna. No ale w tiebreaku moc pokazała Skra. Ale przejdźmy od początku. No, tak jak pisałem, taktyka Olsztyna była jasna. Zniszczyli dosłownie Koja w przyjęciu. 33% pozytywnego przyjęcia i 4 błędy bezpośrednie Dika Koja. To się opłaciło, bo oni od początku ładowali w tego Koja pierwszy, drugi set, ale od trzeciego pękł totalnie. Praktycznie w ogóle nie miał dokładnych przyjęć Dick Koj. Także tutaj brawa za cierpliwość i dyscyplinę taktyczną dla Indykpolu. No to był słabszy mecz Koja ogólnie, jeśli chodzi o całokształt, bo też w ataku dał mniej, ale na zagrywce ponownie pokazał się akurat dobrze. Atanasijewicz zaczął mecz bardzo dobrze. Pamiętamy, tam było blisko 100% chyba po pierwszym secie w ataku. Potem nieco przygasł, ale te najważniejsze momenty skończył. Dlatego, w mojej opinii, zasłużona statuetka MVP dla niego. Dużo lepszy mecz niż ten pierwszy z Lubinem. Ebadipur znowu zagrał swoje. Z ciężkich piłek radził sobie, obijał ten blok. Dużo też lepiej zagrał Grzesiu Łomacz, przede wszystkim z Karolem Kłosem, gdzie w tym Lubinie było go mało, tutaj było go więcej. Bieniu też bardzo dobrze w ofensywie. A Olsztyn ma problemy. No, osamotniony przez bardzo długi czas Karol Butryn, choć on też pamiętam, że on miał w statystyce ma zapisane 4 błędy, z czego chyba 3 to były pierwsze 2 sety. Potem pomylił się jedynie raz. Skończył na 61%. No, bardzo dużo było gry przy nim, ale bardzo dobrze sobie radził. To był ten Karol Butryn z najlepszych meczów z Radomia i z Rzeszowa. Zdecydowanie się poprawił, jeśli chodzi w porównaniu do pierwszego meczu z Rzeszowem. Bardzo dobrze też, no, zaskakujące było to, że wyszedł Jankiewicz mimo wszystko i ten pierwszy set kompletnie mu nie wyszedł. Zagrał słabo. W drugim też już w trakcie zmienił go Janek Firlej i trzeba przyznać, że ta współpraca Firleja, zwłaszcza ze środkowymi, gdzie Poręba i Averill skończyli 14 z 17 piłek, więc to jest bardzo dobry wynik. Kolejna tutaj współpraca na linii środkowej rozgrywający w tej lidze, która może się podobać. Odbudował też nieco Toreja de Falco. Naprawdę gra super szybkie piłki Firlej. To są takie ekspresy, że jaka minimalna niedokładność i w zasadzie się nie spotkają, ale jako całokształt De Falco zagrał słaby mecz. 7 błędów w przyjęciu, był bardzo obciążony, 42 razy przyjmował, ale aż 7 bezpośrednich błędów ratio, minus 5. Zastanawiające jest dla mnie to, że tak mało trener Bonitta korzysta z Salehiego, bo było tutaj moim zdaniem pole, żeby go wprowadzić na dłużej. Czy to Andringa miał słabszy moment, czy De Falco, jednak nie pojawił się na tym boisku na dłużej Mejsam Salehi, a pamiętamy, że z Rzeszowem dał dobrą zmianę. Tiebreak skończyło się tym, że gigantyczną moc, naprawdę tam chyba 80 czy 70 kilka procent w ataku miała Bełchatów, i mocno zagrywali. Olsztyn już nie zdążył się z tego podnieść. No i tutaj akurat typowałem, że będzie taki wynik, ale takiego przebiegu meczu się nie spodziewałem, że takimi aż tak ten mecz zafaluje. No i jeśli chodzi o to spotkanie, to tyle. Gratulacje dla Skry za drugie zwycięstwo. Dzięki za obejrzenie. Troszkę długo, ale
Bardzo dobrze mi się rozmawiało, analizowało tą kolejkę, dlatego mam nadzieję, że zostaniecie, obejrzycie do końca. Zaraz się też biorę za nagrywanie Włoch i Rosji, ale to już tak jak zaznaczyliście na Twitterze, wrzucam oddzielnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i liczę, że dalej będziemy sobie tak dobrze dyskutować, jak dyskutujemy na Twitterze. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Dobrego tygodnia.